No i witam Was serdecznie w nowym dniu. Mamy dzisiaj środę, ja mam środę, Wy macie już czwartek. Także coraz bliżej Wloktober się zbliża, coraz bliżej, masło maślane, nie? No, ale ja Wam pokazuję, jak to drzewko dzisiaj jest bardziej pożółkłe. Tam już jest szczyt drzewka też, o, tam. Też już jest taki żółciejszy, to jest nowy odcinek, po prostu żółciejszy. I co jeszcze tam mamy? Tam już też jest bardziej żółto. No. Idzie jesień, no ale w końcu mamy już koniec września, nie? No, na balkonie jeszcze kwiatuszki się trzymają, no bo przecież jeszcze tak zimno nie było, żeby się nie trzymały. No, ale już będzie trzeba powoli myśleć o tym, żeby je przesadzać. To znaczy się, jak się chce je zachować na przyszły rok. Ja tylko będę musiała patrzeć, kiedy będą jakieś przymrozki wplanowane, no bo chcę sobie do jednej skrzynki te wszystkie pelargonie dać, te stojące zwłaszcza. Jak mi się tam zmieszczą, ale chyba się nie zmieszczą te mniejsze, to nie. A do jakichś donic bym chciała te zielistki dać. One mi się troszkę rozmnożyły, jest ich troszkę więcej i będę musiała dać ich je chyba teraz do więcej doniczek. Nie wiem, dam do dwóch, tak jak było w zeszłym roku, które mają być na balkon, a te mniejsze takie, te jak ta jest na przykład, i tam jeszcze gdzieś jest taka, co była taka malutka, a już się troszkę rozrosła, no to do jakichś osobnych doniczek i tak mogą w pokoju gdzieś stać. I mam nadzieję, że się w miarę przechowają do następnego roku. No bo pelargonii mi jest szkoda, zwłaszcza tej czerwonej tutaj, bo ona jest jeszcze od mojej mamy. To znaczy się, ja ją dałam mamie, ale ona u mamy była i z jej balkonu wzięłam już po odejściu mamy. No i to mam taki sentyment do niej. I tak, tam na dole są te kwiatuszki, mi zakwitły na koniec lata, ale nie szkodzi, lepiej późno niż wcale. Tutaj te pomidorki się już kolor zmieniają, malutkie są, ale mogą być. Także taka to pogoda. Będę musiała sprawdzić, co z tymi słonecznikami. Może trzeba będzie to już ściąć. I po prostu sobie tutaj na razie to do wysuszenia chyba dać, nie wiem. A potem będę dawała sikoreczkom, ptaszeczkom. No mam tutaj cały czas ten... tam coś jest w rogu, widzę. Trzeba będzie to wyczyścić. Ten karmiczek. Nie wiem, jak to będzie z tym karmikiem, który miałam zawsze tutaj co roku na balkonie, bo on się rozleciał. Troszkę się rozpuchnął, jak to mówią. No, ale nie wiem, co mąż z tym zrobi, czy jemu się to uda naprawić, czy jemu się to będzie chciało naprawić. Bo jak mu się będzie chciało, to wszystko zrobi, żeby było dobrze, bo on tu taki majstersztyk jest, że on wszystko umie zrobić. Taka złota rączka. I pomysły ma takie, żebyście sobie nie pomyśleli. No. On po prostu taki pomysłowy Dobromir. Potrafi wszystko zrobić. Różne rzeczy sobie obmyśla. On mało mówi, tak normalnie, ale w tej głowie jego to masa myśli jest. Masa pomysłów. On mi kiedyś mówił niedawno, że kładzie się spać, to on ma w głowie pełno różnych rysunków, planów na jakieś tam różne rzeczy, nie? Maszyny czy coś takiego. No. Tylko niepotrzebnie stracił po prostu czas na to, że poszedł w tym kierunku, co jego ojciec chciał, żeby był piekarzem, bo po prostu jakby szedł w innym kierunku, w tym, co jego interesowało, to może byłby w innym teraz miejscu. No, no ale co zrobić? Czasu się nie cofnie, a trzeba pamiętać o tym, że dzieci muszą sobie wybierać same swoje szkoły, a nie mogą mieć narzucane, bo to, co nam się sprawdziło, niekoniecznie im się może sprawdzić, nie? Niekoniecznie musi im jakąś satysfakcję przynosić. Także taki apel do rodziców dzieci nastoletnich, które wybierają szkoły, dajcie im swobodnie sobie wybrać szkołę taką, jaką będą chcieli. I jak się okaże, że to jest, że to nie było dobrze, trudno, oni się muszą nauczyć na swoich błędach, a nie na naszych. No, także taki przekaz dnia. A teraz idę sobie zjem. No i dzisiaj chcę te nalewki, przynajmniej tą jedną, zrobić
jeszcze nie wiem, którą tam przeleję, dlatego że muszę uwolnić słój na ten, na zakwas buraczany, bo już mi się wszystkie słoje skończyły, a w sumie większość nalewek już mogę przelać i połączyć tam z tym cukrowym. Nie wszystkie trzeba z cukrowym, ale niektóre trzeba z tym cukrowym tym syropem połączyć i po prostu porozlewać do butelek, a potem dokładnie schować, bo potem może się okazać, że jakoś dziwnie wyparowywują, jak są w takim miejscu, wiecie, widocznym, nie? No ja tu nikogo nie oskarżam. No i to tak. Dobra, to na razie kończę, nie przedłużam. Zobaczcie, jak tu wygląda. Masakra. Zastawione. Jakoś to będę musiała uporządkować, ale wszystko tutaj musi być. Tutaj co pozbierałam, płatki się tak suszą, bo to ma dziureczki pod spodem. Także, wiecie, to się wysuszy mi troszkę. Tu mam ten owoc czerwonej róży. Tu mi mąż przyniósł dwa grzybki, to na razie, no co ja będę je rozkładać gdzieś. No to sobie tutaj je położyłam. Tu dzisiaj zrobiłam, nastawiłam tą buraczki, bo zaraz to owinę ręcznikiem, żeby to w ciemnym było. Troszkę mogło być więcej tych buraków. Kilogram za taki swój to jest trochę mało, mogło być półtora albo i więcej. No ale tym razem będzie tak, następnym razem będzie więcej. Tu mi się jeszcze suszą, widzicie? One już się troszeczkę tak skurczają. Te liście też dodaję do herbatki, bo one też mają tam jakieś właściwości. No i to mi się tutaj suszy nad kaloryferem w sumie. Tu mam orzeszki. Tym razem w torbie suszę te pokrzywę i ten liść babki i to jest nad kaloryferem i to już jest prawie, że suche, także to mi się nie zepsuje, bo po prostu nie ma gdzie. Tutaj położyłam sobie troszkę mięty i te parę liści, co tam z czarnej porzeczki urwałam. A tutaj mam taki uchył, żeby mi tam to, no, żeby było powietrze, dostęp powietrza. Zresztą tędy też jest, ale to położyłam. Także masakra. No a dzisiaj nalewkę z tego, z dziurawca przelałam przez sito i zrobiłam taki cukrowy roztwór. No i potem jak to wystygnie, to połączę to z tą nalewką, bo ona jest bardzo, bardzo mocna. Tam chyba był spirytus wlewałam, no. Także to będzie trzeba rozcieńczyć, bo ja tak spróbowałam troszeczkę, to masakra, ostre to jak nie wiem. No i troszkę cukru się tam przyda, żeby to taki jakiś smaczek był. A tam wam chciałam pokazać, u nas jest teraz 12 stopni, nie wiem, lampa mi się odbija, ale tam chyba widać jak to drzewo, jak te drzewa się zmieniają, nie? Potem jeszcze na balkon wyjdę, to może będzie też lepiej widać. No. I tak. A tutaj mam przelaną tą nalewkę. No i czekam, aż mi tutaj syrop cukrowy się, wiecie, ostudzi, żeby to było zimne. A na razie, żeby mi to nie odparowało, nie straciło mocy, to po prostu przykryłam sobie tym. Tu mi się ubiło, muszę kupić taką, wiecie, ten uchwyt. Ile razy jestem na targu, zawsze zapomnę o tym, żeby to kupić, a tam jest takie stoisko. No dobra, to by było na razie tyle, nie? No i jak widać, nalewki już są przelane, to znaczy się tylko z dziurawca, tyle mi wyszło. Ta będzie na takie spożycie, znaczy się nie, że teraz już muszę całą spożyć, tylko tak, wiecie, taka mała, zdrowotnie po łyżeczce, czy tam po pół kieliszeczka. Ewentualnie, a te idą do schowania. Tak właściwie to ona tutaj będzie gdzieś w kuchni, ale też jeszcze powinna odstać, bo jeszcze powinna teraz nabrać takiego smaku, bo jest połączone to z tym cukrem. Także powinna sobie jeszcze, wiecie, im dłużej, tym lepiej, jak nalewka jest, nie? No ale tyle mi wyszło tej nalewki. Nie powiem wam, ile dałam cukru i wody, bo to było na oko. Ale gdzieś tak, może z litr było w sumie wody z cukrem.
tego cukru to tam dałam może z ćwierć kilo, nie wiem. Nie wiem, czy za dużo, czy za mało. Próbowałam to, to na razie to jeszcze ma cały czas taki bardzo alkoholowy smak. No ale zobaczymy, jak to się przegryzie, bo to się przecież musi teraz przegryźć. I zobaczymy za jakiś czas. No tak myślę, za tydzień może już będzie jakiś smak taki lepszy. No a podobno najlepiej, jak tak stoi rok, dwa, parę lat. Tylko czy to wytrzyma, nie? No. Także, bo to jest taka właściwie zdrowotnościowa nalewka. W sumie to jak robię nalewki, to przede wszystkim jeśli chodzi o takie zdrowotne, żeby to było zdrowotne, nie pić i żeby się napić, żeby się tam, jak to mówią, uchlać, tylko żeby po prostu na, zdrowotnościowo po kieliszeczku, czy tam niektóre nalewki to nawet po parę kropli się bierze. No, jedynie co, to nalewkę świąteczną to będę robiła taką, żeby można się tak było napić, no wiecie, tego też więcej nie umiem wypić jak kieliszek, znaczy wypić to bym umiała, tylko potem gorzej byłoby ze mną, jakbym wypiła więcej, a smak jest taki pyszny, że no, żeby mogła wypić więcej i tak sobie myślę, że, dziś, że w tym roku zrobię ze słabszym alkoholem, tak żebym mogła wypić dwa kieliszki. A przed chwilą Wiki tu była i wodę sobie nalewała, dlatego mogliście słyszeć lejącą się wodę. No dobra, to tyle o nalewce. No. No i witajcie, witajcie w nowym dniu. Mamy dzisiaj środę, 29 września. To jest, o ile się nie mylę, to jest święto archaniołów Gabriela, Rafała i przede wszystkim Michała, bo dzisiaj imieniny Michała. Także to są tacy aniołowie, to tacy nasi pomocnicy, tacy, którzy czuwają nad nami i prowadzą nas. Chociaż często się o tym zapomina. Albo niektórzy po prostu tak uważają aniołów jak takie, jako takie bajki z dzieciństwa, jak się rodzice uczyli dzieci modlitwy do anioła stróża. A tymczasem aniołowie są realni. Możecie się śmiać albo nie, ale to są dobrzy nasi stróżowie. No, tylko trzeba się troszeczkę też wsłuchać, no ale to już inny temat. Teraz chciałam Wam przedstawić kartkę z kalendarza na 30 września, czyli czwartek. I to jest Dzień Chłopaka. No, więc wszystkim chłopakom, starszym i młodszym, życzę wszystkiego najlepszego. A troszkę tych chłopaków na tym naszym kanale też jest. Także życzę Wam wszystkiego najlepszego. No, a teraz imieniny. Imieniny obchodzi Grzegorz, Zofia, Nadia, Felicja, Franciszek, Hieronima, Nadzieja, Wiktor i Znamir. Tak, jeszcze Ursus. No, a przysłowie jest tylko jedno. Wiele ostu we wrzesień, wróży pogodną jesień. I świt był dzisiaj, dla Was dzisiaj, czyli w czwartek o 6.01. Czyli wschód słońca gdzieś tak około w pół do siódmej. A zmierzch o 18.50. No, a teraz jeszcze nietypowe święta, jest ich trochę. Światowy Dzień Morza. Oczywiście Dzień Chłopaka, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, Światowy Dzień ja już wiedziałam, to się wymawia i znowu nie wiem, copywritera chyba. I Dzień Archiwisty. No, a cytat dnia. Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż je może rozpoznać? I to powiedział Ernest Hemingway. Copywriter. O, dzień copywritera. Chyba to się tak wymawia. No, w każdym razie tak jest. No. I tak, ja tutaj mam już drugą kawkę, do połowy wypitą. Znowu dzisiaj z bólem głowy. Nie wiem, co to jest. Chyba mnie tak będzie trzymało przez parę dni. No, ale co zrobić, nie? Na razie Wam się jeszcze nie pokazuję. A przyjdzie czas, to i się Wam pokaże. Na razie Wam pokazuję o naszą kropeczkę, która się tam położyła. O, tak, nasza kropeczka. No.
I chciałam Wam pokazać. Tutaj już sobie taką troszeczkę jesienną dekoracyjkę zrobiłam na oknie. Przestawiłam z innego miejsca. I tutaj mamy dyńki, jeżyki. Mamunia jeżyk jest z jabłuszkiem, dziecko i tatuś z łopatką. Pewnie pójdzie na ogródku coś kopać. No i oczywiście grzybki. Tak. Nareszcie się tam troszeczkę wypagadza, słoneczko jakby chciało się przedzierać. Także za chwilę będę szła, się zbierała na działkę. Już mam porobione dużo rzeczy, które tutaj trzeba było zrobić. Już się z Wami dzisiaj też kilka razy witałam. Chociaż zastanawiam się, czy nie dać ten plik na początek, ale to już Wy będziecie wiedzieli, gdzie on był, czy na początku, czy na końcu. No, troszkę do dzisiaj nagrywałam, nie powiem od jakiej strony, no ale wiecie, ważne, że jest nagrane, nie? No, tak. Także pogoda taka sobie, nie jest zbyt ciepło u nas, Wam powiem. Drzewko tak fajnie, no nie mogę się napatrzeć na te drzewa, naprawdę. No. Nie jest zbyt ciepło, ale też zimno chyba nie jest. Gdzieś tam z 13 stopni będzie 14. No jak ostatnio patrzyłam, było 12, ale teraz troszeczkę słoneczko się przedziera, więc może będzie troszkę cieplej, bo wiadomo, że to słońce jeszcze przegrzewa. Wiaterek tu tak raz za jakiś czas coś tam zaszumi. No zobaczymy. W każdym razie wezmę sobie tabletkę na ból głowy, bo długo czekałam, ale nie przechodzi, więc nie wiem, czy to jest z kręgosłupa, czy co. Chyba nie, no bo jak się już ruszałam, wstałam i się ruszałam, to już powinno przejść, jeśli by to było z kręgosłupa. No. Także wezmę sobie tą tabletkę, bo inaczej byłabym nie do życia, nie mogłabym nic zrobić. A zwłaszcza iść na ogródku, kopać tam coś, nie? A tam dzisiaj chcę te tulipanki, dalszą część wkopywać i no zobaczymy, co tam będę chciała robić, nie? No. Obiad mam tutaj przygotowany. Wiki na obiedzie znowu nie będzie, bo już pojechała. Korzystają z Kamilem z ostatnich dni wolności, bo potem studia, a wbrew pozorom, jak się tak niektórzy mówią, a studenci to mają lekkie życie, tylko chodzą na zaliczenia, a oni nie. Oni mają dosyć taki napięty ten grafik, już mają plan, bo każdy jest na innym kierunku. No ale na szczęście Wiki nie jest na architekturze głównej, tylko na architekturze wnętrz. A jak popatrzała, ktoś jej tam dał cynk z architektury, to oni tam mają zajęcia przez cały dzień. Oni tam chyba będą mieszkać na tej uczelni, im się nawet nie opłaca chyba do domu jechać na noc. Także to jest troszkę chore, bo przecież człowiek musi mieć troszeczkę odpoczynku, troszeczkę oddechu. Wiem, że studiuje się, żeby potem mieć, no ale potem po studiach, jak się dobrze trafi, to się ma pracę i też człowiek nie ma nic z dnia, no nie? No. A pracuje się po to, żeby żyć, a nie żyje po to, żeby pracować. No. Dobra, to ja się zbieram teraz. Wezmę tą tabletkę. Umaluję się i idę na działkę. Wiem, że się będziecie śmiali, że się maluję na działkę, no ale na tą działkę muszę jakoś dojść. A tam jak spotkam znajomą, to też chcę jakoś wyglądać. Nie gorzej od niej. Bo wiecie, że kobiety w pewnym wieku malują się dla siebie i dla innych kobiet, a nie dla facetów, bo oni na to nie zwracają uwagi. No. Także. I ja się maluję właściwie dla swojego samopoczucia lepszego. No. I to tak. I będę się zbierać. To na razie. To zobaczymy się. Pewnie coś tam na działce Wam pokażę dzisiaj. Bo mam nadzieję, że mi się uda za dnia jeszcze przy normalnym świetle dziennym tam coś Wam pokazać. Może to, co wczoraj przynajmniej zrobiłam, bo potem jak się wezmę w wir pracy, no to nie wiem, kiedy skończę i czy to będzie jeszcze coś widać do pokazywania, nie? No dobra. To na razie. No i witajcie, moi drodzy, wieczorem, nie jest jeszcze tak późno jak zwykle,
Wybierałam się tutaj wcześniej, ale jakoś nie umiałam dotrzeć do tej kuchni. No, wiecie, to też troszkę zajmuje, zanim tutaj sobie zrobię moją scenografię. Nie, no, w sumie to te kwiaty tu stoją cały czas, ale wiadomo, że jak to w kuchni, ten kątek sobie tak robię pod tym kątem właśnie, żebyście mieli taki stały punkt w moich filmach, w moich vlogach. Tutaj z boku jeszcze są, wam pokażę, pomidorki, papryka. No ale nie chciałam, żeby to było za dużo, bo ktoś mi kiedyś napisał, że mam za dużo na tym stole i to prawda, czasami jest tutaj za dużo, no ale to jest życie, nie? No, na razie to wy widzicie właściwie 1/4 tego stołu. Teraz no, w sumie to i tak tylko ten kosz jeszcze stoi z tymi owocami, no ale za dużo by w jednym kadrze tutaj było, za dużo by się tu działo. No, a ja tak przychodzę tutaj, wiecie, ja dzisiaj nie byłam na tej działce. Na ostatniej sekwencji mówiłam, że się wybieram na działkę, a teraz przychodzę i mówię, że nie byłam na działce. Ale prawda jest taka, że ten ból głowy mi nie ustąpił. Wzięłam tabletkę, dosyć długo czekałam, nie przechodziło. Do tej pory mnie tam gdzieś tam coś ćmi. I tak właściwie mam już drugi dzień ból głowy. Tylko mi orzeszka jadłam i tak mi wiecie, przepraszam was. Ale drugi dzień mnie boli właśnie głowa. Mam taki ból. I to tylko tak troszeczkę te tabletki zniwelują. No wczoraj nawet mi się udało, że jak szłam na działkę, to mi przeszło. Nie czułam tego bólu głowy. Chociaż jak na działce byłam i się troszeczkę schylałam, tam grabiłam, to tak czułam momentami takie, wiecie, bólowe. Ale nie miałam ciśnienia, bo ktoś może powiedzieć, bo to mam za wysokie ciśnienie. Nie miałam za wysokiego ciśnienia. Nie wiem, skąd się ten ból bierze. Wy mi też nie powiecie. Bo skąd byście mieli to wiedzieć? Ja mam tak często, czasami, ostatnio coraz rzadziej, ale miewam takie bóle właśnie, nawet i tydzień mnie umie boleć głowa, tylko biorę tabletki na zmniejszenie bólu, żeby to tak cały czas nie bolało mocno. No i miałam już wszystkie badania robione, bo wiem, że zaraz będziecie z troski o mnie mi tam różne pomysły dawać. Dzisiaj już dosyć wody wypiłam. A badania wszystkie miałam robione pod kątem tego, czemu mnie ta głowa boli już od dziecięcych lat. W późniejszych latach też. No to jak u neurologa byłam, no to stwierdził tylko tyle, że mam zniekształconą górną część kręgosłupa i może być od tego bóle głowy. No i w sumie to nic konkretnego, jakieś stwierdzili, co stwierdzili, ale nic konkretnego nie poradzili na to. No, tabletki przeciwbólowe. Ileż można łykać tabletek przeciwbólowych, nie? Poza tym one szkodzą na żołądek. Ja to muszę brać tabletki osłonowe, żeby ten żołądek nie bolał, a i tak one nie pomagają. I to jest takie dziwne, bo czasami nie wezmę tabletki osłonowej, a wezmę tabletkę i mnie czasami boli potem bardzo żołądek, a czasami nie. A czasami nawet jak wezmę tą tabletkę osłonową i wezmę potem po jakimś czasie tą przeciwbólową, to i tak mnie boli żołądek, czasami bardziej niż ta głowa. Także nie wiadomo od czego to zależy. Ostatnio się tak wycwaniłam, że biorę sobie po prostu łyżeczkę masła miękkiego, biorę do buzi, masło jest pyszne. I jak już połknę to masło, to zaraz biorę tabletkę. To taka jakby osłona jest. Bo ta tabletka bardzo takie żrące mają działanie i obojętnie, czy to jest w kapsułce, te żelowe takie, czy normalna biała tabletka, to tak samo jest żrące. No. No i często to właśnie pomaga. Teraz takie lekkie coś tam w żołądku czuję po tych tabletkach, no bo wiecie, jak wezmę jedną, to czasami nic nie ma, dwie, ale ja już wzięłam trzy od wczoraj. Od wczoraj rana. To i tak nie jest tak źle, nie? Dwie, trzy, no. No i jak mi nie przejdzie, no to zanim pójdę spać, wezmę czwartą, no bo żebym przynajmniej usnęła i wiecie jak to jest, nie?
bo to, że ja się położę, to mi wcale nie pomaga, że ja wstaję rano bez bólu głowy. Bo ja często kładę się spać bez bólu głowy, a wstaję z ciężkim bólem głowy. To może być od tego kręgosłupa. No, to tyle na temat mojego bólu głowy. To chyba 5 minut na ten temat gadałam. W każdym razie nie poszłam na tą działkę. Tutaj mam to, co ostatnio, owoc róży i głogu, płatki róży, troszkę mięty, nawet melisa mi się tutaj dała, bo myślałam, że to mięta posuszone i parę listków czarnej porzeczki, ale oprócz tego dałam sobie troszkę tego ziela dziurawca, które wyciągnęłam z nalewki. To mi się na talerzyku, na talerzu mi się to tak obsusza, bo chcę, żeby mi to całkowicie wyschło. I zobaczę, jak to się będzie sprawdzało w herbacie. Wiecie, to jest z alkoholu wyciągnięte, ale było gorącą wodą zalewane. Także ten alkohol, który ewentualnie byłby w tym zielsku, to powinien wyparować. Ja to tak zrobiłam na próbę, tak żeby zobaczyć, czy będzie jakiś lepszy smak, żeby jeszcze, wiecie, z tego ziela jeszcze coś wyciągnąć, jeśli tam jeszcze coś jest, coś dobrego, nie? No, to takie moje. Ja może poprawię trochę smak. Już. Dobre jest. Gorące bardzo, ale dobre. No, tak samo mam zamiar, bo mam zamiar w najbliższych dniach, jak nie będę szła na działkę, zlać już tamte inne nalewki oprócz orzechówki. Orzechówka niech stoi. Jedną orzechówkę zleję, tą z zeszłego roku, a tą co z tego roku na razie jeszcze zostawię z tymi orzechami. Niech to tam naciąga. No, a tamte inne chcę pozlewać i pochować to do butelek, bo tak szczerze mówiąc, ja mam pod stołem tutaj te duże słoje i to tak wiecie, pod tym stołem pełno tych słoiów, ja tutaj co jakiś czas kopnę i to tak słychać, nie? Pod krzesłem też mam parę słoików takich w koszu, mam tam kosz taki, jak z działki przyniosłam. Mam takich słoików, wiecie, żeby nie latać, co mi się zachce zaraz do piwnicy. To tak mam tam. Z każdego po jednym, po dwa słoiki, z tego co się używa. No bo wszystkiego też nie dam do lodówki, no bo w lodówce miejsca tyle nie ma. Jeszcze mi się tam złamała ta górna półka, coś się tam ułamało i tak jakbym jednej półki nie miała, nie? Nawet nie wiem, czy to można kupić, bo to już jest model taki starszy. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś można kupić taką półkę. No. I tak, i właśnie to mnie to denerwuje, że mam te słoje, a chcę tutaj zacząć coś robić. Jak tylko skończę z ogródkiem, to chcę zacząć tutaj w środku już sobie robić. No i nie chcę mieć tutaj wszystkiego pod tym stołem, bo mnie to już znudziło. To się fajnie chowa, bo mam długi obrus, ale to też jest denerwujące. No i to jak te słoje opróżnię, to sobie słoje oczywiście u góry postawię, ale one mi będą, bo nie będę ich nosiła do piwnicy. Bo one w zimie mogą mi się na coś innego przydać. Na przykład będę chciała na pewno zrobić nalewkę pomarańczową w dwóch słojach. Bo ta nalewka pomarańczowa, o której już kiedyś mówiłam, ta świąteczna, to ona bardzo nam smakuje. I tej się nie pije tylko po kieliszeczku. No nie pije się zaraz na butelki, ale wiadomo, jak są święta, ktoś przyjdzie, to się poczęstuje. Także. Tej nalewki musi być troszeczkę więcej, tym bardziej, że chcę, żeby mi została na potem, na poświętach jeszcze, nie? Przynajmniej na ten czas taki zimowy, no bo tam też są same dobroci. No bo oprócz tej pomarańczy, to tam jest kawa, no to ta kawa, tutaj byście nalewkę z kawy robili, nie? Nie wiem, czy to ma tam jakieś działanie, ten wyciąg z tej kawy w sumie. Ale tam też jest i goździk, i cynamon, kora cynamonu, i wanilia, laska wanilii tam ma być. Ja ostatnio dałam po prostu cukier z wanilią. No to mnie taniej wyszło niż ta laska wanilii, nie?
No. Moja starsza córka to chyba sobie zrobiła taki cukier, coś tak mi się kojarzy, że sobie po prostu cukier miała w jakimś pojemniczku i tam sobie dała tą laskę wanilii, ale nie wiem, czy tam wyskrobała te ziarenka, czy tak tą wanilię tam wsadziła, to nie wiem. Ale także miała i zapach, i smak tego cukru, no taki prawdziwy cukier waniliowy miała, nie wanilinowy, tylko waniliowy, nie? No, nie wiem, może coś takiego zrobię i to potem dam do tej nalewki, ale tam można dawać też i orzechy, tam w sumie, bo w sumie w tej mają być tylko pomarańcze, goździk, kawa, cynamon, wanilia. Chyba nic więcej tam nie było. To ja taki cały przepis to wam znowu przed świętami będę mówiła, chociaż gdzieś też na moim kanale jest już jeden albo dwa razy, jak robiłam, ale zawsze przed świętami to jak będę robiła, to będę to pokazywała, dlatego że ja już mam około 700. Nie więcej. W każdym razie mam bardzo, bardzo dużo filmów. Czy ponad 1000, już teraz nie wiem. Ostatnio oglądałam, ale mnie się to mylą te liczby. W każdym razie mam bardzo dużo filmów już na kanale i to potem nie jest tak łatwo znaleźć. No to trzeba szukać w okolicy listopada zawsze na kanale. Jak są daty, według daty jest koło listopada, to gdzieś tak w listopadzie robię te nalewki. No. Ale kiedyś, 2 lata temu, robiłam też oprócz tego nalewkę. Była przepyszna. A jeszcze pyszniejsze były te owoce potem z niej. To tam z kolei dawałam bakalie. Dawałam tam figi, no, rodzynki, figi, żurawiny, orzechy, ale włoskie, ale wiecie, łuskane już, nie? Te orzechy, można dać tam laskowe orzechy, jakie się chce właściwie, jakie się tam znajdzie orzechy, można tam dać, bo to ma być taka bakaliowa. Oprócz fig to są te daktyle, morele, tą suszoną śliwkę, no co tam z takich dobroci znajdziecie, to można dać do tej nalewki. I tam nawet za dużo cukru nie trzeba dawać, dlatego że te wszystkie owoce, one są słodkie, nie? I to jest tak pyszne, te orzechy, jak się w tym, wiecie, tak napuchną, namoczą, tak? To są naprawdę przepyszne. Tylko ja zrobiłam jeden błąd, że ja wtedy dałam też i kawę tam. I potem musiałam tak oddzielać, wiecie, jak chciałam na przykład do ciasta, to musiałam, nie mogłam tak wziąć i sobie to ciachać, tylko musiałam wybierać, bo zawsze gdzieś mi się tam te ziarenka tej kawy przewijały, one twarde jednak. No. Ale i tam też był goździk, cynamon, a wanilia nie pamiętam. Ale to było przepyszne. Ta nalewka była bardzo dobra w smaku, ale potem właśnie jak ja to przelałam, to sobie do słoja osobno dałam te owoce i jak potem robiłam jakieś ciasto typu keks, coś takiego, nie? To drobno posiekałam to i do tego ciasta. I skórka z pomarańczy tam też wchodziła, no. Naprawdę bardzo dobre to było. I nie wiem, czy będę robiła taką, czy nie. To wszystko, wiecie, zależy od finansów, bo jednak bakalie też nie są tanie, a to jeszcze w takich ilościach, wiecie, żeby w takim dużym słoju to było, nie? No, także trzeba będzie tego trochę więcej, ale zobaczymy, może to będę robiła, to będę też to filmowała. No, tak się rozmarzyło mi o świętach, nie? No, ja dzisiaj na tą, nie wiem, czy w końcu powiedziałam, dlaczego nie poszłam na tą działkę, bo mi ta głowa bolała, to była jedna rzecz. A poza tym, na chwilę, jak ja z wami mówiłam, to się takie słońce jakby się przedzierało, a potem się zrobiło tak ponuro, tak jakby, wiecie, takie te chmury się takie zrobiły, jakby śnieg miał z tego lecieć. Takie. Może nie stalowo szare, takie ciemne, ale takie. No i tak było, i się chłodno zrobiło, bo tego słoneczka w ogóle jednak nie było, i się zrobiło chłodno. Gdyby mnie głowa nie bolała, to bym jeszcze poszła na tą działkę. Ale jak mnie ta głowa tak męczyła, męczyła, w końcu nie poszłam.
Mam nadzieję, że mi się jutro uda, ale już tak, wiecie, nie nastawiam się, że pójdę, chociaż chciałabym to w końcu tam porobić i mieć spokój z tą działką. Chciałabym to wszystko tam zrobić, tak jak Urszula napisała, żeby móc potem sobie tam kiedyś przyjść, jak będzie taki słoneczny dzień, usiąść sobie w słoneczku i poczytać książkę albo gazetę, napić się kawki albo herbatki, odpocząć i stwierdzić, że nie ma co robić i iść do domu. Tak bym chciała, żeby taki czas tam nastał. Tylko, że jak ja tak robię w takim tempie jak teraz, no to ja nie wiem, czy to kiedyś nastąpi, nie? No. Bo wczoraj porobiłam 2 godziny, dzisiaj wcale. Tak w ogóle stwierdziłam, że ja bym tak częściej chodziła codziennie na 2 godziny. I te 2 godziny tam coś robiła, nie? Siedziała, nie? To zawsze coś się zrobi, zawsze coś do przodu będzie, nie? No ale zobaczymy, jak to będzie. Teraz coraz to prędzej ciemno. A na koniec listopada nam czasy przesuwają, ale to jeszcze jest cały miesiąc. Nie listopada, tylko października. A właśnie, nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, ale już jutrzejszy vlog będzie vlogtuberem. Bo wprawdzie ja mam dzisiaj środę, wy macie czwartek, no to w piątek jest pierwszego. No. I pierwszego zaczyna vlogtober. Nie wiem, jak moje koleżanki, youtuberki będą robiły, czy dopiero od soboty, że będą nagrywały 1 października i będą dawały jako pierwszy vlogtober na następny dzień, bo przeważnie większość z nas to daje filmy na następny dzień. Jest tylko kilku takich znanych mi vlogerów, którzy od razu w tym samym dniu puszczają vloga. No, czasami Szusz daje od razu w tym samym dniu, ale często to ona ma parę dni do tyłu. No, ale z tych, co tak, no to wiem, że Tomi, no bo Tomi to 3 razy na dzień daje vloga i od razu to, co się dzieje, także wypuszcza. I chyba jeszcze Magdalena z Nasza Odwaga to też w sumie ostatnio robi live'y, ale wcześniej też robiła krótkie vlogi rano i od razu je puszczała. No a tak przeważnie wszyscy robią dzień wcześniej na następny dzień. I dlatego ja zawsze wam mówię, że na przykład dzisiaj jest u mnie środa, a wy już macie czwartek, nie? No to jak ja jutro będę miała czwartek, to wy będziecie mieli piątek. No to będziecie już oczekiwali na 1 vlogtobera, tak myślę, bo ja bym tak czekała. Więc ja właśnie tym tropem pójdę. Tak samo jak z vlogmasami, to też dzień wcześniej zaczynałam, żeby jak się zaczyna 1 grudnia, żeby już był vlog, pierwszy vlog Toma, vlogmas, vlog Tomas. No, także ja raczej w ten sposób będę szła. No jutro by mnie jeszcze czekała jakaś ramóweczka na vlogtober, nie? No nie wiem, jak on tam zrobię. Pewnie też coś jesiennego, tylko może już tam ujmę te, które są takie bardzo, bo tam w tej mojej ramówce, w tym intro, co teraz jest, to tam na początku są takie jeszcze bardzo letnie te zdjęcia. No to już tych letnich, takich letnich już nie będzie, tylko bardziej takie jesienne, nostalgiczne może, nie? No bo taki jest październik, listopad właściwie. No. Także jutro będę musiała pomyśleć. Sobie myślałam, że dzisiaj sobie zrobię to intro, jak nie idę na tą działkę, ale potem z tym bólem głowy tak się męczyłam, że w sumie tylko sobie coś pooglądałam i nic więcej nie zrobiłam. No a o tej porze to już nie będę robiła, chyba żeby mnie natchnęło, ale to dopiero jak złożę tego obecnego vloga. Bo na komentarze już na większość poodpowiadałam, jak tam coś teraz dochodzi, no to tam jest 3-4 komentarze, to się raz dwa odpowie, nie? No bo ostatnimi czasy to odpowiadałam bardzo późno w nocy, no i to tak. Potem wszystkie naraz musiałam ogarnąć te komentarze. A to nie jest takie proste, bo komentarze są i do tego filmu, który wy widzicie aktualnie, znaczy się, który obejrzeliście dzisiaj, ale też zawsze jest kilka osób nowych na kanale i się wracają do tych filmów poprzednich i komentują też te poprzednie, więc na to też trzeba odpowiedzieć jakoś, nie? Bo one mi się też wyświetlają w jednej tam z takich jakby szufladek.
w tym studio YouTube'a i tam po prostu też trzeba na to poodpowiadać, przynajmniej jakąś reakcję dać, nie, że się to przeczytało i jeśli trzeba coś odpowiedzieć, to coś odpowiedzieć. W każdym razie cieszę się, że dzisiaj byliście. Znowu dzisiaj taki jest troszeczkę rozlazły ten vlog, myślę. Tym bardziej, że tutaj siedzę i gadam właściwie na różne tematy, tak jak z koleżanką przy kawie, tylko że nikt mi nie odpowiada, więc muszę prowadzić monolog, żeby cały czas coś mówić, nie? No. No z jednej strony to jest fajnie, bo nikt nie przerywa, ale z drugiej strony nikt nie daje nowego tematu do rozmowy. To nie jest takie proste. No, ale cieszę się, że przychodzicie i mam nadzieję, że jeszcze troszkę i znowu będą fajne, ciekawe vlogi. Wiecie, to takie jest taka amplituda. Raz jest spadek takich funkcji życiowych, jakby to można powiedzieć, nastroju. Czasami znowu jest za dużo, ale to też nie jest źle. No i to tak sobie płynie, tak sobie płynie i płynie. Ale to tak każdy ma. Przecież nie każdy jest wiecznie smutny, albo wiecznie taki, jak to niektórzy teraz mówią, najarany taki, nie? Takie, to takie jest bardziej młodzieżowe może słownictwo, ale ja też dużo vlogów takich młodszych ode mnie oglądam. Młodszych, czyli w wieku tak moich dzieci i troszkę starszych. No, tak dziś koło 40, na przykład Malinowa jest koło 40. Jest tam kilka takich, niektóre są po 30, te vlogerki, które oglądam. No ale wiecie, i to potem się udziela, taki język. Czasami się właśnie to udziela. No dobra, bo to już któryś raz znowu kończę i dziękuję. Teraz już Wam naprawdę dziękuję. Jak zauważyliście, dałam nowe bateryjki do moich lampek, które wcześniej widzieliście na tej mojej piłce. I na wianuszku, także teraz fajnie świecą. No, to dziękuję Wam za wszystko i zapraszam Was na następny vlog. Bajo, bajo i pa, pa, do jutra.